niedługo lekarze będą leczyć tylko katolików, a sędziowie będą sądzić tylko niekatolików, skoro nie potrafią inaczej. Proszę nie poddawać tej myśli. No, ale chyba już tak się dzieje, skoro polski system, skoro Kościół infiltruje wszystko i wtrąca się do wszystkiego i 90% Polaków jest katolikami, to sędziowie są również katolikami i prezentują swój pogląd. Tak jak lekarze nie mogą nas leczyć, bo im Bóg zabrania, tak sędziowie nie mogą nas obiektywnie sądzić, ponieważ też im Bóg zabrania. I wracamy z powrotem do sprawy inkwizycji. Czy to nie jest to samo? Przecież inkwizytorzy tak samo mieli czyste ręce. Dlaczego Kościół ma czyste ręce? Dlaczego, czy zastanawiała się pani, czy też Polacy, czy zastanawiali się nad tym, dlaczego Kościół nie może przyjąć prawdy? Dlaczego nie może być uczona prawdziwa historia Kościoła? Z bardzo prostej przyczyny. Prawda o historii Kościoła, o ludobójstwach Kościoła i tak dalej jest, wymaga tylko jednej rzeczy, rozwiązania tej instytucji. Nic innego nie można. Wobec zbrodni, które popełnił Kościół, można tą instytucję tylko rozwiązać. Może powiem... Czyli ta dzisiejsza potęga stoi na glinianych nogach i gdyby to obnażyć, wielu ludzi odwróciłoby się od Kościoła. Znaczy nie wiem, czy to są gliniane nogi, dlatego że to są miliony ludzi zgładzonych. Więc to nie jest tak do końca, że to jest kolos na glinianych nogach. To jest kolos, który tak wszczepił strach w ludzi właśnie podczas prześladowań, że w podświadomości ludzi został ten strach i teraz Kościół nie zabija ludzi, mówi miłe słówka, to wszystko jest gra, gra pozorów, to są świętoszki, a nie święci ludzie. I teraz ludzie odczuwają to jako ulgę. I to się nazywa, proszę pani, syndrom sztokholmski. To jest właśnie to doświadczenie. Ofiary do kata. Absolutnie. Ponieważ teraz już nas Kościół nie pali, bo nie może, to znaczy, że to już jest dobry Kościół. Nie, ten Kościół ma tą samą mentalność.